Witajcie, ziomeczki, z tej strony Tragol, w kolejnym odcinku z Wizard with a Gun. W ostatnim odcinku no, mało co zrobiliśmy, ciągle nam się to będzie robiło zapewne przez cały odcinek. Ale to, co mi się przypomniało, to jest to, że mamy założyć sobie nowy kapelusz. W takim razie sobie tylko weźmiemy punkciki i mamy sobie go założyć. I wtedy nie wiem, co się stanie, więc tak. Mamy ten sobie założyć, więc zakładamy. I wyglądamy dosyć głupio. Okej, w takim razie deposit. I pytanie jest takie, czy... Tak, mamy już w misjach to zrobione. Dobra, w takim razie niech to się nam robi, a my idziemy na dół z tego względu, że tam jest właśnie nasz portal. Sobie później tutaj dorobię ścieżkę metalową, bo dosłownie to jest nudne. Ale teraz jak patrzę na tą scenę, to dosyć ciekawie wygląda. Okej, w takim razie zaczynamy. Uj, mamy kolejne rzeczy do zbadania. To niestety tak będzie wyglądało większość odcinków. Pamiętam, jak raz zacząłem grinding i taki wychodzę, a tam mnóstwo rzeczy do zbadania. O, to jest najgorsze. O, jakaś książka i to możliwe, że to jest jakaś opowieść. Więc to jest ważne do przeczytania. U nie, ten lore to, wiecie, mnie to za bardzo nie interesuje, kiedy ci nie dają wprost, bo... Po co ja mam czytać to wszystko? Okej. Więc zobaczmy, co to jest. Book of Destruction. A to nie jest lore. A to dziwne, czasami dają. Tak. Więc oczywiście tutaj nam się odblokuje. Tutaj są też, jak sami widzicie, coraz mniej takich wolnych przestrzeni. Co oznacza, że się zbliżamy oczywiście do końca. I każdy uwielbia, kiedy się zbliżamy do końca, bo wtedy nie trzeba będzie ogarniać tego wszystkiego. Okej, w takim razie zajmijmy się tym. Au, 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 au. Ogień, ogień, ogień. A ma ze swoje. Wystrzelił wodą. Dobra, bierzemy serce. Serce jest ważne. I teraz patrzymy, jak to wygląda. Kompletnie to wygląda... Nie podoba mi się, że teraz mamy coś, co musimy sobie zbierać materiały i chodzić pomiędzy wyspami. W sumie to jest morskie, ale... Wiecie. Nie przesadzajmy z tym morskim teamem. Dobra, zajmijmy się tym. Zastanawiam się, czy będziemy mieć tutaj jakiś... przeciwników. Wydaje się, że będą jacyś, którzy mogą być godni naszymi sojusznikami. Czasami po prostu wiadomo, kiedy one są, bo czasami sobie tak stoją samotnie. Okej. Te wezmę, bo to jest taki przyspieszony. Okej, już się nam odpaliło i przez to, że dosyć dużo ich jest tu. Spróbujmy z daleka. W ogóle większość ich strzałów chyba... Nie, tak, to na pewno jest mechanika, że ich strzały same wybuchają. Dobra, widać, gdzie jest przeciwnik, jeżeli... Tak. Okej. Nie strzeliłem w to, co trzeba. Okej, drogi krabie, muszę tutaj zmienić broń, bo nie jest przeładowana i idziemy po tego kraba na środku i pójdziemy w najprostszy sposób, czyli bum. Okej, pokaż się krabie. Okej. Ej, mamy problem, bo... Próbuję go strzelić tym. Jest najmniej klimatyczna walka przez to, że... Dosłownie... Musimy iść tak dookoła. Możemy strzelić tym? Nie, jeszcze nie możemy. Nasze strzały na szczęście coś robią, więc... Więc to jest fajne.
Tylko przydałoby się, wiecie, posiadanie tego perka na strzelanie właśnie obszarowe. Ale zanim go zdobędziemy, to trochę może potrwać. A ja mi się nie chcę w sumie, bo bym kupił sobie, bo ja będę sobie utrudniał życie. Kupię sobie przy następnej wyprawie, która zapewne będzie niedługo. Wygląda tak. Dobra, miałeś jakąś skrzynkę? Nie, nie miałeś. Dobra. A, nie, dobra, może nie być długo, dlatego że jest tutaj miejsce dla przeciwników, tylko czy mamy coś... Okej, może najpierw się zajmiemy tymi. Chyba się nam nie uda. Dobra, wrócimy i ponownie pójdziemy, dlatego że się ewidentnie nam nie uda. Dobra, przynajmniej muzyczka taka trochę mi weszła. To jest fajna. O, kawałek tkaniny. Przyda się. Okej, wracamy. I to była jedna z tych szybkich wypraw. Chyba nie, znaczy się były takie, co wracamy od razu, bo... nie, tam właśnie... Jest już późna godzina. Że czasami po prostu zapominałem czegoś. Okej, w takim razie... Ja sobie tutaj... Kupuję te kule, które nam są potrzebne. I łubu-dubu. Ekwipunku mamy trochę rzeczy. Jak tam witaję? Wow, jest w sumie na dobrym poziomie, żeby sobie wziąć i już tutaj ogarnąć sobie, ale jeszcze nie. Teraz w takim razie tak, bierzemy pierwsze z pojemnika. Po drugie sobie weźmiemy tą i musimy sobie ogarnąć te wszystkie perki do odpowiednich, więc tak, tutaj na pewno, dalej ten też potrzebuje, a ten tego też można byłoby zrobić, bo wcześniej chyba nie był robiony, a by się przydało. Dobra, mamy już wszystko, więc wracamy i dajemy na ten pocisk ten perk. Oczywiście, że zabrakło punkcików, które i tak mamy mnóstwo. Okej, więc składamy i dajemy na ten perk. Boom! I mamy teraz najlepszy pistolet do robienia przyjaciół. Okej, w takim razie tylko wrzucimy sobie tutaj niepotrzebne rzeczy, tymczasowo niepotrzebne, jak wiadomo. I będziemy wracać. W takim razie wkładamy ten trybik. Coś się odblokowało? Nie. Jeszcze się nie odblokowało. Ale i tak musimy znaleźć tego robocika. I... Co tam jeszcze trzeba będzie? No i oczywiście te reszta. Gdzie to jest? Tutaj jakiś potężny przeciwnik jest. O, jak damy olej, to on sam odpala się, bo jest tak gorąco. A to nie był. Okej, czy to będzie znowu ten robot? Tak. Tych robotów jest po prostu mnóstwo. Okej, okay, co masz do nas? Nic ciekawego. O, witam drogiego pana. A pan coś dla mnie? Nie było zbytnio. O, masz los. Nie cierpię tego, że ten poziom to jest jeden z tych, jak z tymi żabami. Okej. Okay. Na szczęście na soli tutaj nic się nie pojawia, tam nie musimy iść. Bo wiadomo, podpal się, płoń ze wstydu. Właśnie, bo tych ryb jest naprawdę dużo.
Nie, one nie dropią nic. Ale jest coś. Ło! Dlaczego ty masz nogi takie? Ja nie chcę nawet do ciebie się zbliżać. A! Jest was więcej! Au! A, już się zrobiliście. Dobra, na szczęście. Okej, to warto uciec z tym jakimś zajście dobrze wyglądającym przejściem. Aha, jesteś za gruby. Hihihi. O! Nie, wy to nie jesteście. Jej. Teraz zapada noc. O, masz los. Dlaczego tak dużo jest takich bardzo, ale to bardzo nieprzyjemnie wyglądających stworzeń? Wcześniejszy biom był fajniejszy. Było takich dużo fajnych stworzonek i w ogóle. A ten biom nie. Ten biom to chce specjalnie tak robić. Okej. Okay. W ogóle wy macie 8 poziom. Podchodzić. O, masz los, oczywiście, że duszy musiał się pojawić. Dobra, wynocha. O, masz los, serio, w środku ognia. Powiem, jesteście trochę niepoważni z tym, gdzie się pojawiacie. A, w takim razie zajmijmy się tym. I dzięki temu... O! Przyjacielu! Jej, przyjaciel! Dobra, to... Przyjacielu! Okej. Okay. Przyjacielu, możesz się zająć tymi. O! Nie widzę naszego przyjaciela, tym się martwi. Dobra, mój komentarz był naprawdę nudny, bo dosłownie nie wiedziałem, co powiedzieć. Teraz jest po prostu czasami zbyt dużo tych przeciwników i trudno określić, co dokładnie się dzieje. Okej, wróćmy tam. Niestety nasz przyjaciel zniknął. Może przestań strzelać w piasek. To jest bardzo niemiłe. Dobra, więc tak, mamy przeciwnika tutaj. Mamy przeciwnika w tamtym kierunku, więc udamy się. Zobaczymy, kto to jest. Brakuje nam oczywiście tutaj części. Mamy coś, mamy Stone'a. Czy ty jesteś jakimś poważniejszym przeciwnikiem? Tak, to jest jeden z tych. A dużo tutaj jest przeciwników. Wszystko się pali. Dlaczego akurat musieliśmy trafić na... Dlaczego wy takie... Okej, okay, może źle oceniłem sytuację. Jest gorzej niż gorzej. A, czy tam... O, tutaj się zrobiło. Dobra, przyjacielu. Mój przyjacielu. A, jesteś już naszym przyjacielem. Nie zauważyłem. Nieco płoniesz. Jesteś gorący. Było głupie. Teraz zajmijmy się jeszcze tamtym gościem, który nas wkurzył.
Strzelaj w niego, krabie. Dobra, raczej się nam nie uda. Ale tutaj coś było. Dobra, w takim razie chodź, przyjacielu. Bum. Czekaj, słyszałem jakąś muchę. Dobra, w takim razie, oprócz tego, że muszę się uleczyć, muszę zejść z tego. I w takim razie, wow, trochę to zejdzie nam. Ale z prędkością powinienem sobie brać szerze. Co to, to? Nice. Zawsze brakuje tego jednego. Dobra, póki co nie jest aż tak źle. Uleczymy się możliwe, że tym. Przyjacielu, możesz... No właśnie. Zobaczmy, co to w takim razie będzie tym razem. Wydaje się większa arena. Pierwszy musimy się zająć tymi małymi. Uuu, jest to, co chciałem. A, masz los. Wreszcie mój... Wow, mój sojusznik się naprawił. Wreszcie. Dobra, widzę, że jednak tak nie przyjdziemy. Okej, okay, więc tak. Nasza cała... Okej, okay, nasz plan nie zadziałał. Raz, sojuszniku, bierz go. O nie, nie trafiłem naszego sojusznika. Nie, nasz grób jego spadł. O, jeszcze wysyła te ślimaki. O. Au. Nie za mną. A nie, ślimaka wysłał. Póki nas nie widzi, jest dobrze. Ale kiedy nas zauważy, wtedy jest niedobrze. Okej, okay. Dajemy truciznę. Niestety zbyt długo z wami walczyłem, żeby wiedzieć, że wy jest, tak naprawdę jesteście słabi. Yo! I to wszystko. Szczerze nie musimy się tym zajmować, dobra. Ale tym musimy. O, jest gość. A możesz się do nas zbliżać. Okej. Okay. Widzieliście? Posłucham nas. Nie zbliżał się. Kurde. Dobra, co tam masz do nas? Dzięki, dosyć sporo piasku. Wiecie co? Nawet jeżeli to jest piasek, to jest sporo piasku. Ej, nie pojawiaj się, kiedy ja kradnę piasek. Wyrzucam, co nie jest nam potrzebne. Biorę piasek. Oho. Dobra, no. Wziąłem sobie to, co chciałem. I tak naprawdę... Będę już wracać. Du 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 du.
Czekaj, ty dajesz chyba za tym serce? O, właśnie, dajesz. Chciałem dlatego, że... przydadzą się. Dobra, i tak mnie nie obchodzi zbytnio, to... My musimy przejść tędy. Jest tutaj chyba jakieś połączenie właśnie. No najbardziej mnie niepokoi to, że nie mamy żadnych mocnych sojuszników właśnie tutaj. Tak, musimy przejść tędy. I na kolejnej wyspie będzie... Dobra, trzeba zapamiętać, żeby wziąć dosyć dużo tego Felstone'a, bo tego to akurat mamy mnóstwo, a nam jest kompletnie niepotrzebne. O, skrzynka chyba wzięliśmy. Tak. Dobra, w takim razie wracamy i ogarniamy, co tam. Co tam się stanęło. Yay! Nie wiem, że jest muzyka po tym, ale by się przydało, kiedy jeszcze, wiecie, normalnie wracamy, bo tak to jest po prostu cisza. Okej, więc tak. Oprócz tego, że mamy mnóstwo piachu, to wybadamy piach. O, w sumie możemy wybadać też sól, jeżeli mamy też... Jej, szkoda, że nie było achievementu. Okej, w takim razie jeszcze oprócz tego jest dosyć dużo tutaj do zrobienia, więc możemy się zająć tym. Się wykorzystamy cały nasz zasób. No, zabrakło nam. Ale tutaj mamy w sumie, no właśnie. Boom. Tutaj mamy jeszcze też... No, nawet fajne, nie powiem. Fanem jestem. Ale musimy sobie zrobić tą truciznę. Co... nie będzie aż tak proste, wydaje mi się. Tak, to jest ta trucizna. No nie. Jest proste. Wystarczy, że wrzucimy tutaj te dwie rzeczy, jeżeli byśmy mieli miejsce. Bo jak sami widzicie, mamy duże, dosyć dużo szkła. Ja zazwyczaj wtedy po prostu wrzucam tutaj. Dobra, mamy tą truciznę, odblokujemy sobie to i to. I możemy sobie ulepszyć niby, więc tak, to jest critical chance, critical damage, w sumie to możemy zmniejszyć sobie. Więc tak, to. I co to jest? Minus 1 poison, tak? 15 slower poison expiration. Double poison stack. To chyba nie idzie ze sobą, ale my damy sobie to i prawie nam się skończyły już punkciki. Okej, w takim razie oprócz tego jeszcze sobie porobimy ammo. A, no, żeby wykraftować 20 poziomu kulę. W sumie prawda. Okej, i tutaj też można by było coś wziąć, ale nie wiem co. Jak na razie mi się wydaje, że najlepszą strategią dla mnie będzie po prostu pójście na biom zimowy i wzięcie tamtej babki, bo ona jest naprawdę mega. Dobra, pizzol. Książeczkę tylko tutaj wrzucimy i tylko wrzucamy tutaj te niepotrzebne rzeczy, bo nie będziemy się tym zamartwiać na odcinku. Tutaj wziąłem przypadek. Dobra. W takim razie wykraftujmy tylko miksturę. Pytanie jest, czy ile tej mikstury mamy? Sporo. Dobra. W takim razie wkładamy. I odblokowuje nam się dwie kolejne. Dobra, ale to już zrobimy akurat w kolejnym odcinku, w tym jeszcze tylko sprawdzimy te dwie rzeczy. W tym odcinku no dosyć sporo zrobiliśmy. Niestety jak zobaczycie ten naszą książkę, to tak, brakuje mi tego, dosłownie szukałem w internecie jak to zrobić. Nawet wiem jak się nazywa, ale jest najlepsze, że oni źle to napisali, że on się znajduje na tym poziomie co teraz jesteśmy.
Ale tutaj jeszcze nam tak naprawdę mam trzech przeciwników. To nie jest Pirat Kanon. Ja pamiętam Pirat Kanon. No jak sami widzicie, tutaj dosyć sporo jeszcze nam przeciwników. Szkoda, że... No właśnie, to jest... To nie jest Pirat Kanon. W takim razie się z wami żegnam. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. No to cześć!